Dzień dobry. Witamy Was znad jeziora Dąbie, gdzie postanowiliśmy porzucić nasz samochód w miejscowości Lubczyna i udajemy się objechać Zalew Szczeciński dookoła. To ze trzecie podejście do tego zalewu, więc może w końcu się uda. Zobaczymy, jak spiszą się nowe rowery. Damy znać, czy karbon nadaje się pod zakwy, czy się to uda, czy się nie uda. Prognozy są jak zwykle mało optymistyczne. Będą nas na tym wyjeździe ganiały deszcze przez całe 3 dni, ale miejmy nadzieję, że uda się to objechać do końca. Nasz plan na dzisiaj to stówka z Lubczyny do Belina pod Ukermundę. Sprawdziliśmy i ta trasa oczywiście, jak wszystkie, musi mieć jakieś swoje wady. Tutaj znaleźliśmy pole namiotowe tylko w okolicach Ukermundę. Następne jedno w Świnoujściu, no i później dopiero cztery w Międzyzdrojach. Są płyty, wyjazd zaliczony. 17 km po szutrach premium przy jeziorze Dąbie. No ale żeby dostać się nad Zalew Szczeciński, trzeba przejechać przez cały Szczecin. W związku z czym wbijamy na asfaltowe ścieżki rowerowe Szczecina. Są żurawie, więc wjeżdżamy do Szczecina. Dwa symbole Szczecina. Brama wjazdowa, a kawałek dalej słynna filharmonia ukryta wśród drzew. Ładnie, bardzo ładnie. Na ścieżkach tłumy ludzi. Chwilę nam zejdzie, żeby się przez Szczecin przeprawić. Średnia nam mocno spadła. Ale takie to uroki jeżdżenia po dużych miastach. No i w końcu jakieś tablice nawet się pojawiły, gdzie to trzeba jechać na police. Wyjazd ze Szczecina nas trochę umęczył, ale mamy nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Kto poznaje to charakterystyczne miejsce? Zakłady chemiczne w policach. Stare zabudowania Trzebieży. Różnica między wschodem Polski jest taka, że tu wszystko jest murowane, a tam wszystko jest drewniane. Za Trzebieżem skończyła nam się ścieżka rowerowa. Lecimy głównym asfaltem na granicę państwa i na Nowe Warpno. Ogólnie ten dzisiejszy dzień jest mało widokowy, bo to jest kwestia tylko tych ładnych widoków, jak się jedzie brzegiem jeziora do Szczecina. Później przebijamy się przez Szczecin. Przebijamy się na police, cały czas ścieżka rowerowa puszczona częściowo asfaltem, częściowo kostką, w większości kostką. No i nie mamy niestety tych widoków na żadne zbiorniki wodne. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Każdy wyjdzie do sobie. Złapie nas, czy nas nie złapie. Zleje, czy nie zleje. A trasa, jak widzicie, od 20 km. Jakiś sobie lokalny asfalcik, ruch bardzo niewielki. Także droga bez historii. Odbiliśmy na Nowe Warpno w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia. 80 km w nogach. Zdałoby się uzupełnić kalorie. Tawernę w Nowym Warpnie polecamy. Świeża rybka, zimne piwko, fajna miejscówka. No, to troszkę nam się rozpadało. Na szczęście na miejscu, więc czekamy. Przejdzie, ruszymy. Ciągle pada. Oby tylko chwilowo.
To Nowe Wartno, bardzo ładna miejscowość. Warto było odbić ze szlaku, zajechać, posilić się rybką. W sumie to chyba jedyne miejsce, gdzie można było jeszcze coś zjeść w święto o tej porze. Sama miejscowość, bardzo klimatyczna, ładna. I był pomysł, żeby się przedostać z Nowego Wartna promem, ale się okazuje, że płynie dopiero 17.45, więc co my tu będziemy robić przez półtorej godziny? Jedziemy, 10 km nadrobimy, ale będziemy szybciej, niż byśmy mieli czekać na prom. A dla zainteresowanych, prom pływa od środy do niedzieli, 17.45, a wcześniej chyba 13, nie jestem pewien. Do granicy prowadzi nas piękna, oddzielona ścieżka. Przez las, asfalcik, czasami trochę korzeni, ale ogólnie jest pięknie. I po 93 km dojeżdżamy do granicy polsko-niemieckiej. Więc teraz będziemy objeżdżać Zalew Szczeciński po niemieckiej stronie. 50 metrów skręć w prawo na drogę Grenzstrasse. No, Niemcy nas przywitali piachami wzdłuż jakiejś rzeczki i dawno niewidziane płoty. Pierwsza niemiecka miejscowość na naszej trasie. Się śmiejemy, że to Reich, bo tak to mniej więcej się tam nazywa. A nad nami czarne chmury, grzmoty. Miejmy nadzieję, że uda się dojechać na sucho. I zaś pauza. Czekamy, aż przestanie padać. Bardzo ładna ta miejscóweczka. Patrzcie na przystanek autobusowy. Jakby ktoś chciał zgłębić niemiecką literaturę, to można siedzieć cały dzień. Przenocować. Po 95 km witamy się w końcu z Zalewem Szczecińskim. No nie licząc tego, że widzieliśmy go w Nowym Wartnie. Ale jakbyśmy mieli jechać cały czas trasą, no to właśnie tutaj dopiero po całym dniu dojeżdżamy do naszego zbiornika, który jest przewodnim motywem tego wyjazdu. No i tą trasą to my już kiedyś jechaliśmy, robiąc zachodnią granicę do Ukermundy, tędy właśnie jechaliśmy i na tą wieżyczkę pamiętam, że wchodziliśmy. 4 km na miejsce i bonus jak zwykle na koniec dnia. Jest i on, Berlin, cel dzisiejszej podróży. Szukamy naszego kempingu. Znaleziony, mamy nadzieję, że miejsce będzie. Chałupa rozbita, czekamy na deszcz. Pole kempingowe bardzo ładne, jedyny problem, cena. 32 euro za dwie osoby z namiotem. Długo nie musieliśmy czekać. Burza dotarła, wali piorunami z każdej strony, a zalew, który jest za mną, prawie go nie widać. U nas nadal niestety pada. Miejmy nadzieję, że do rana przejdzie, wypogodzi się i jutro będzie dobry dzień. No i kończymy ten dzień zażywając kropelki na lepszy sen. Do jutra. Dzień dobry, poranek ładny, tylko mamy niemały problem. Na noc spiliśmy rowery, jedno z zapięć niestety nie chce puścić. Więc dzisiaj wyjedziemy albo mocno opóźnieni, albo wcale. Działa. Nie działa. One guard, polecamy, jak chcecie dziś zostać dłużej na wyprawie. Sytuacji uratował wosk do łańcucha, nalaliśmy do środka i puściło. Co nie zmienia faktu, że One Guard chyba zakończy karierę wyprawową. Kamping w Berlinie bardzo ładny, z dostępem do wody. Jest tu jakieś wejście, jest marina, jest troszkę łódek, fajne miejsce.
tu jest całkiem przyjemnie, ptaszki śpiewają, jedziemy w cieniu, droga jest niezła, oby tak dalej. Jaki plan na dzisiaj? Ano taki, żeby dojechać do Międzyzdrojów, ale nie wiem, czy to się uda. Musimy mieć plan B, bo od wczoraj zdeczka boli mi kolanko, w związku z czym dzisiaj wjechała opaska i nie wiem, czy nie będziemy musieli gdzieś wcześniej. 350 metrów, kieruj się w... W tym strasznym lesie, suchym takim, żyją ponoć orły. Tam wcześniej jedno gniazdo takie wielkie widzieliśmy. No na niebie ich nie widać póki co nigdzie. No i tu jest przepięknie, aż chce się jechać. Nad samym zalewem widoczek, ptactwo, rewelka. I pogoda ładna. O tym, że ta droga do Anklam jest średniej jakości, to czytaliśmy. Potwierdzamy, jest bardzo średniej jakości. To jest wszystko. Płyty betonowe, tłuczeń, trawy, trochę asfaltu czasami, no wszystko. Ciężko się po tym jedzie. Ale oby do Anklam, później już powinno być dobrze. I niespodzianka na trasie. Ścieżka dopiero w budowie, robi się. Także co, główny asfalt i do Anklam. No tego jeszcze nie grali, tylko droga z kamieni na poboczu. Co chwilę woda, więc trzeba i tak zjeżdżać i się tłuc po tych kamieniach. Masakra jakaś. Niemieckie ścieżki rowerowe. Polecamy. Tak to wygląda. Taka piękna droga. I Anklam. Miejmy nadzieję, że ten zabytkowy bruk się tu kończy. Anklam to taka większa miejscowość, nawet ładna. Wyjazd z Anklam jest zdecydowanie przyjemniejszy niż sam wjazd po tych kocich łbach. Teraz mamy na przemiennie kostkę albo asfalciki, więc jest dużo lepiej. I wjeżdżamy na most zwodzony. Jadąc wzdłuż zalewu widzieliśmy, jak był akurat podniesiony do góry. Nam się udało, nie musimy czekać. Trasy, które są dookoła czegoś, mają to do siebie, że jak było z wiatrem, to teraz jest pod wiatr. Niestety zmieniło się i następne 50 km w twarz. No to jak sobie założyliśmy, tak realizujemy. Nie będzie planu B. Podniosłem siedzenie dosłownie o centymetr i kolano boli zdecydowanie mniej, a ból się nie pogłębia na tyle, że idzie jechać. Więc ten centymetr robi mega różnicę. Do granicy zostało nam jeszcze jakieś niecałe 30 km. Jedziemy sobie bocznymi asfaltami. Pobocza utwardzone, ruch bardzo niewielki. Z zalewu ani widu, ani słychu. Rzadko tu się jedzie, tak żeby widzieć zalew. Niestety. Końcówka przed Albek, mega górzysta i męcząca, podjazdy po 10-11%. Fakt, że później wynagradzają to zjazdy, ale najpierw trzeba podjechać. I następny podjazd.
się nie spodziewaliśmy, że tu będzie tak górzyście. Rower. Wracamy do siebie. Polska Świnoujście. O, i jak pięknie hulajnoga postawiona na środku. A co? No to prom. Idę między zdrojów. I choć przez chwilę uwielbiany R10. Jak tu jest pięknie. Trzeba go zrobić jeszcze raz. Dobry wieczór w Międzyzdrojach. Jakby się mnie ktoś rano zapytał, jakie są szanse, że my dzisiaj będziemy w Międzyzdrojach, to bym powiedział z 15-20%. Ale się udało. Dzień dobry, dzień trzeci. Plan był taki, żeby dzisiaj leżakować cały dzień, ale plan się zmienił. Poleżakujemy do 16, 17, a później pakujemy się i jedziemy jakieś 40 km na kolejne pole namiotowe, żeby mieć bliżej do samochodu na drugi dzień, bo jakby nie patrzeć, później jeszcze jest 5 godzin drogi do domu. Więc żeby być za dnia, to dzisiaj się przemęczymy i ten kawałek przejedziemy. W Międzyzdrojach zatrzymaliśmy się na kampingu Stilo, pomimo dość negatywnych opinii, ale raptem 7 w sumie. Zdecydowaliśmy się tutaj zatrzymać. No, camping duży, ośrodek ogólnie bardzo duży. Toalety takie sobie, ale na pewno tutaj jest jeszcze pole do rozwoju. Ruch jak widać bardzo niewielki. Mieliśmy zatrzymać się na polu obok, ale tam kamper przy kamperze, nawet przy namiocie, więc zdecydowaliśmy, że dobra, jednak zaryzykujemy i wjedziemy na to Stilo. Nie było najgorzej, cena 120 zł, więc okazuje się, że ta cena w Niemczech nie była wcale taka zabójcza, jak nam się wydawało. Po prostu no, mamy miłe wspomnienia z kampingów ze wschodu Polski, gdzie było po 60 zł w większości. Do zobaczenia! Opuszczamy Międzyzdroje i jedziemy na Kopice. I gdyby droga do Anklam wyglądała tak jak tutaj, to nikt by na nią nie narzekał. Proszę, środkiem zabytkowy bruk, a boczkiem puszczone pobocza dla rowerzystów. Pięknie! Lecimy w kierunku Wolina. W szczytowym momencie Garmin pokazał 14% wzniesienia. Było co pedałować. Ale teraz w nagrodę. Bardzo przyjemny jest ten odcinek do Wolina. Rewelka. Trasa z Międzyzdrojów do Wolina, bajka. Widoczki też świetne, aż chce się jechać. No tylko człowiek pochwalił trasę, że piękna, że śliczna, że super. Cyk, płyty, patataj, patataj, patataj. Lubimy to. Szwagier, lubisz to? Lubię to. I tak to powinno wyglądać cały czas. Jak ścieżka wokół zalewu, to nad samym zalewem. Nawet ten szuterek nam nie przeszkadza, rewelacja. No i co, jest 18:30, dojeżdżamy do Kopic. Przed chwilą minęliśmy znak Lubczyna 42. Czyli za 2 godziny przy samochodzie. No i pojawia się pytanie. Bawić się w rozkładanie namiotu, przyjechać do samochodu i podskoczyć na zaprzyjaźniony nocleg do Gorzowa. Marian, co ty na to? Jak to mówią, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Spontany zawsze wychodzą najlepiej. Jedziemy do samochodu. Wraz z dojechaniem do Kopic skończyły się te piękne widoczki i znowu trafiliśmy na lokalne asfalty
trochę lepszej i gorszej jakości. Stepnica, jedyna większa miejscowość mija na dzisiaj po drodze. Piękna leśna autostrada przed nami. Tylko się nie zatrzymujcie, bo was komary zeżrą żywcem. Całkiem spora część tego szlaku prowadzi po płytach betonowych. Zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Dojechaliśmy do jeziora Dąbie, a to znaczy, że przygoda ze szlakiem wokół Zalewu Szczecińskiego dobiega końca. Więc należałoby ją podsumować i jechać do domu.